Rozmawiamy z Wojciechem Zarzyckim, przewodniczącym Rady Miasta. Jesteśmy chwilę po przedstawieniu radnego Pawła Niewiadomskiego jako kandydata na prezydenta Ostrołęki. Dlaczego nasza Ostrołęka zdecydowała się wystawić swojego kandydata i dlaczego jest to Paweł Niewiadomski? Zdecydowaliśmy się w tych wyborach samorządowych wystawić kandydata na prezydenta Pawła Niewiadomskiego. Dlaczego jest to Paweł Niewiadomski? Paweł Niewiadomski jako młode pokolenie, bo trzeba powiedzieć, że jest to młody człowiek, jest pierwszą kadencję radnym, ale dał się poznać z bardzo dobrej strony. Jako osoba, która wiele zrobiła dla miasta, z jego inicjatyw wiele dobrego w mieście się działo. To, co mówił kandydat na dzisiejszej konferencji, to dzięki działaniom radnego Pawła Niewiadomskiego powstała Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki, która do dzisiaj funkcjonuje, jest już to trzecia kadencja Młodzieżowej Rady. Opiekunem i pomysłodawcą tej rady zawsze był radny Paweł Niewiadomski. To z jego inicjatywy powstało wiele inwestycji. Jeżeli ktoś interesuje się samorządem i miastem Ostrołęka, wielokrotnie pisał interpelacje, które dotyczyły i inwestycji, i tego, co dzieje się w mieście Ostrołęka. Ponadto jest dobrze wykształcony, jest szanowanym adwokatem w mieście Ostrołęka. Jest to młode pokolenie, na które powinni Ostrołęczanie w tych wyborach samorządowych postawić. Proszę mi powiedzieć, kiedy poznamy listy kandydatów ugrupowania Nasza Ostrołęka do Rady Miasta? Ja nie mam żadnych tajemnic. My jesteśmy w tej chwili gotowi do wyborów samorządowych w trzech okręgach. Mamy kandydatów, którzy zgłosili swój akces, że będą kandydować do Rady Miasta Ostrołęki. Chcemy dopełnić tylko takich formalności i zrobimy to w najbliższych dniach, żeby takie potwierdzenia trafiły do nas na piśmie, że wyrażają zgodę. Kto pana zdaniem będzie najpoważniejszym kandydatem Pawła Niewiadomskiego w wyścigu o fotel prezydenta Ostrołęki? Na chwilę obecną jest dwóch kandydatów, którzy potwierdzili swój udział. Wcześniej zrobił to urzędujący prezydent, pan Łukasz Kulik, i w tej chwili, w dniu dzisiejszym, na tym briefingu prasowym ogłosił swój start pan radny Paweł Niewiadomski, który również jest jednocześnie przewodniczącym klubu radnych Nasza Ostrołęka. Wszystkie ugrupowania, przepraszam za kolokwializm, nie odkryły jeszcze kart. Mówi się, że z ramienia Prawa i Sprawiedliwości będzie kandydowała pani Ewa Żebrowska-Rosak, ale nie jest to potwierdzona informacja. Także na chwilę obecną trudno mi powiedzieć, bo na chwilę obecną mamy dwóch kandydatów. Także może nie odpowiem na to pytanie. Dziękuję.